Mimo że władze na wszelkie sposoby próbują osłabić organizacje młodzieżowe i zniechęcić ich członków do jakiejkolwiek antyrządowej działalności, młodzi ciągle szukają sposobów na walkę ze znienawidzonym reżimem. Na jednej z akcji opozycji zatrzymano jej organizatorów i naszą dziennikarkę, która szybko została wypuszczona. Przez całą noc nie mieliśmy kontaktu z pozostałymi zatrzymanymi. Nie wiedzieliśmy, co się z nimi stało. Taka cisza często nie wróży niczego dobrego. Tak było rok temu w przypadku Artura. Mnie... 20 grudnia 2008 roku zostałem zatrzymany niedaleko domu. Powalili mnie na ziemię, ubrali na głowę czapkę i wsadzili do busa. Wozili mnie w nim 3 godziny, bili, a później wyrzucili w lesie niedaleko granicy białorusko-litewskiej. Ręce miałem związane z tyłu skórzanymi linami. Myślałem, że serce wyskoczy mi z piersi. Na Białorusi były przecież przypadki niszczenia oponentów politycznych przez Łukaszenkę. Myślę, że tymi działaniami oni chcą mnie zmusić do wyjazdu z kraju. Okazało się, że wszyscy zatrzymani spędzili noc w areszcie. Dzień później dali nam znać, że staną przed sądem. Nie mieliśmy możliwości wejścia na salę rozpraw. Wyproszono z niej także dziennikarkę i fotografa z opozycyjnego Radia Swoboda. Czekaliśmy więc na wieści przed sądem. Takie wydarzenia jednoczą młodych opozycjonistów. Pod sąd przyszli działacze różnych organizacji. Другому 15 дали, а першому 7 суток. Это, в принципе, высокое, вельми высокое наказание, 15 суток. Я был уверен, что будут штрафы максимум. Алло? Витаю. Прикладно так. Слухай, а что новое есть? Добрый, давай. Далі четвертому чоловіку 15 суток, зараз його відвозять у машину. Коли зачитали рішення суду 15 суток, підняв руку, крикнув «Ганьба суду», і його вивели. І він кричав, що ви своє отримаєте, ви ще будете сидіти самі за кратами. Скиньте все флешки за всю информацию одному человеку, куда-нибудь давайте его выпить. Добре, добре. Окей? Добре. Постановилишь не ризиковать и отъехалишь из-под сонду. Удало нам się chwilę później spotkać z jedną z działaczek, znaną nam już Nastią. Jako jedyna nie została skazana na areszt, a na bardzo wysoką karę finansową. Ciężko było, tak? No, сказать, что тяжко. Неприятно. Ну, стены и лава, все. Целую ночь так сиделище там? Да, и, ну, 12 годин мы так сидели. Поведь, что это не есть уж такой момент сейчас, же лепей поведить себе дождь? Ну, мне такое оказали милицианты, наказали. Не прости мне пойти погулять с хлопцем, и сидеть дома, учиться, працевать. Ну, или когда ты выбрал свой шлях, когда ты реально хочешь чего-то досягнуть, когда ты хочешь перемену, и как была перемога, то это того стоит. Такие ваши делания моим шансы изменить Беларусь? Ну, это как бы притягивает увагу других людей, потому что люди реально, вот, когда мы это делали, они спинялись. И это как некий показчик того, что влада боится. Ну, боится 4 человек, 3 хлопцов и меня, которые просто, ну, реально, ну, никакой погрозы не несли. В тот момент мы живем в своем краю, как замкнутым вензелем. А я хочу жить в краю, где есть перспективы, где есть будущее. Я верю в то, что войско, что выжучение из университета, что вензение, а я был 3 раза в вензении. Я верю в то, что я из всех этих проб выйду твердым, выйду мощным. И в конце мы сломаем этот систем и сделаем наш край вольным и мощным. Заангажование и вера в изменения у молодых оппозиционистов импонует. Но они имеют перед собой долгую дорогу.
na Białorusi stanowią dziś mniejszość. Bieda, brak perspektyw i kryzys gospodarczy spowodowały, że ludzie boją się zmian, boją się, że może być jeszcze gorzej. Większość społeczeństwa, zwłaszcza mieszkańcy małych miasteczek i wsi, popierają Aleksandra Łukaszenkę i jego politykę. Popierają również około 500 000 studentów, skupionych w organizacji Białoruski Republikański Związek Młodzieży. Czy Białoruś jest wolnym krajem, w którym młodzi ludzie mogą działać jak chcą? U nas, w naszej stronie, młody człowiek. W naszym państwie każdy młody człowiek, a właściwie każdy obywatel może robić wszystko, co jest dozwolone prawem. Prawo mamy normalne, europejskie. Chcesz pracować? Pracuj. Chcesz śpiewać na scenie? Śpiewaj na scenie. Białoruś jest normalnym europejskim państwem, państwem możliwości. Trzeba tylko umieć je wykorzystać. Ale jeżeli ktoś tego nie potrafi zrobić, to pewnie łatwiej mu znaleźć wymówkę. Chciałem, ale mi nie pozwolili. Wytrzymasz jeszcze rok w tym wojsku? Wytrzymałem pół roku, wytrzymam jeszcze je rok. Kiedy będzie potrzebne, wytrzymam więcej. Wymknąłeś się dzisiaj z kosza, udało ci się. Nie będziesz miał kłopotów, jak wrócisz? Kłopoty będą, kłopoty są codziennie. Do tej pory się bierzemy te buty, jak to było 100 lat temu. Chociaż już wymyślili szkarpetki, wymyślili normalne buty, a my, jakie 100 lat, zachowujemy tradycje. Głupie tradycje sowieckie. Nic się nie zmieniło. Jak było straszne, tak jest straszne. Białoruskie wojsko musi trwać wszystkie problemy i wszystkie ograniczenia. Trwamy, jak i wszyscy Białorusini.